Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj opowiem Wam o ciekawostce, mianowicie o kołach z karbonowymi szprychami, ponieważ karbonowe szprychy właśnie zyskują na popularności ostatnio, szczególnie w rowerach szosowych. Mam tutaj koło, które otrzymałem od jednego z naszych klientów i dobrych znajomych. Jest to koło marki Number Six, jeśli dobrze widzę. Jest to chińska marka. Pan kupił koła za granicą oczywiście. I koła posiadają dość specyficzną obręcz, mianowicie jest to obręcz o szerokości, panowie pamiętacie, tam było 26 mm? Coś takiego. Około 26 mm, ale dobrze, sprawdźmy raz jeszcze. Czyli jak na koło szosowe jest naprawdę obręcz dość szeroka. Ja w MTB mam węższe. 24,5 mm, powiedzmy, to jest 24,6, czyli uznajmy, że 24,5 nominalnie zapewne. Także obręcz jest szeroka i właśnie mamy karbonowe szprychy. Koła dostałem w komplecie. Maciek, właściciel, przyszedł do mnie, żebym sprawdził, czy z kołami jest wszystko w porządku. Ja wrzuciłem je na centrownicę. Przednie wymagało niewielkich poprawek, natomiast z tylnym jest troszkę więcej rzeczy do zrobienia. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać, ja postaram się, żebyście to zobaczyli, ale na tej szprysze jest właśnie taki karbonowy wiór się zrobił, ponieważ szprycha została uszkodzona. Mamy szprychy zapasowe, ale też Maciek kontaktował się z producentem. Producent obiecał mu jeszcze takie szprychy dosłać. A trzeba na to uważać. Jest to bardzo istotne, ponieważ karbonowe szprychy są wbrew pozorom bardzo delikatne, jak również bardzo drogie. Przykładowo szprychy, no premium co prawda, ale jednak karbonowe szprychy premium kosztują w tym momencie od około 60 do 110 zł za sztukę, więc jest to naprawdę bardzo znaczny wydatek i lepiej takiego nie ponosić. Ja teraz to koło wrzucę na centrownicę i zaraz pokażę Wam, jak w nowym kole przedstawia się naciąg szprych, ale zanim to zrobię, troszkę jeszcze o samych szprychach. Tak naprawdę, jeśli chodzi o szprychy, całkiem niedawno mieliśmy no niemałą rewolucję, bo przecież powstały szprychy tekstylne, czyli szprychy Bird oraz P-Rope. Ale jeśli chodzi o odmienny materiał od stali, no bo stal jest najbardziej popularnym materiałem do produkcji szprych, no oczywiście istnieją także inne. Są to szprychy tytanowe. Ja sam jeżdżę na szprychach tytanowych i bardzo, bardzo je sobie chwalę, bardzo je lubię. I uważam, że jest to naprawdę genialne rozwiązanie, bardzo lekkie, wręcz ultra lekkie. A przy tym ja jeżdżę na szprychach o przekroju okrągłym 2,0 mm, więc koło jest sztywne i wytrzymałe. I mnie osobiście takie szprychy w rowerze MTB starczają plus minus na dekadę jazdy, i to dekadę jazdy ostrej, więc jest ok. Natomiast oczywiście na przestrzeni dziejów były różnorakie wynalazki, były na przykład szprychy marki Spinergy z Vectranu, które można było sobie zawinąć dookoła dłoni i takowe również wybryki natury, tak to nazwijmy, istniały. Jeśli chodzi o szprychy karbonowe, tak naprawdę no, technologię produkcji dopracowano, można powiedzieć, teraz. Aczkolwiek z tym dopracowaniem to też może nie do końca, bo tak naprawdę no, ja uważam, że jeszcze należałoby troszkę poczekać, aby je móc w pełni sprawdzone wprowadzać na rynek, no ale okej, chińscy producenci zaczęli je pokazywać i oczywiście na pewno Was też ciekawi, czy takie szprychy mają rację bytu, więc oczywiście mają rację bytu, ale trzeba na nie uważać. Natomiast kiedyś szprychami karbonowymi zajmowała się francuska marka Mavic, wszystkim oczywiście znana. Chodźcie za mną, chodź Kacper, pokażemy, bo u nas takie koło wisi. Jest to koło Cosmic, które posiadało właśnie karbonowe szprychy. Były to bardzo specyficzne szprychy, bo tak jak widzicie, tutaj właśnie jest zdjęty specjalnie po to ten plastikowy kapsel, który powinien być dookoła bębenka, że szprycha przebiega przez całą szerokość koła, przez całą średnicę koła.
I no, dlatego była bardzo specyficzna, przy czym wymagała specyficznego klucza jednego i drugiego, aby to koło wycentrować. W ogóle zaplot tego koła był potworny, no i koło się może z tego powodu nie przyjęło. Ale takie wynalazki też istniały. Mavic miał również bardzo ciekawe koła pod nazwą Ersys. I tam przód był wykonany właśnie przy użyciu karbonowych szprych, to były koła ze szprychami o przekroju okrągłym, a z tyłu takie szprychy, jeśli dobrze pamiętam, były wykorzystane od strony przeciwległej, od kasety, bądź tam były obie strony aluminiowe. Nie pamiętam w tym momencie, ale na pewno z przodu te szprychy karbonowe były po obu stronach i niestety pękały, były niebezpieczne dla użytkownika, także Mavic z tego pomysłu zrezygnował, a w tym właśnie kosmiku, którego mogliście przed chwilą oglądać. Bardzo ciężkie było centrowanie, dostępność, jak również cena tych szprych, bo szprychy były horrendalnie drogie, więc no, dzisiaj tak naprawdę jeszcze można je dostać. My nie tak dawno robiliśmy takie koło, odbudowaliśmy dla pana. Pan miał jedno koło sprawne, a drugie z popękanymi szprychami i kilkanaście chyba takich szprych kupiliśmy, ale wracamy do naszego koła o wdzięcznej nazwie Number 6. Weźmiemy sobie teraz tensometr. No i właśnie, jeśli chodzi o tensometr, to też jest ciekawa sprawa. Ja kiedyś wam nagram film odnośnie tensometru, bo gdzieś tu miałem też tensometr. To jest tensometr elektroniczny. To jest walcarka do szprych. Albo ten tensometr gdzieś tu jest, albo nie. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś go mieliśmy. Zaraz zobaczymy. O, jest. No właśnie, to jest tensometr Park Tool. Czyli taki chyba najbardziej popularny tensometr na rynku, no bo też jego cena nie jest bardzo duża. Jest to tensometr zbudowany z takiego aluminiowego, anodowanego płaskownika, sprężyny, uchwytu, rękojeści. I za powtarzalność pomiaru odpowiada sprężyna, która jest kalibrowana tutaj w dość prosty, wręcz banalny sposób. Takie tensometry działają. Ja sobie takowy zachowałem, bo sam kiedyś takiego używałem. Od czegoś trzeba przecież zacząć i jest zachowany w formie pamiątki. Natomiast jego powtarzalność jest bardzo słaba, jak również miarodajność wyniku jest bardzo, bardzo, bardzo kiepska. Także no, tego typu mechaniczne tensometry niestety nie zapewniają sensownej powtarzalności pomiaru ani samego wyniku. Ale oczywiście lepiej używać takiego tensometru niż nie używać żadnego, niż jak tam kiedyś ktoś napisał w komentarzu, centrowanie na słuch. Oczywiście rzeczywiście były centrowania na słuch i ludzie kiedyś tak robili, no ale dzisiaj tak się nie robi, no i właściwie tyle tytułem komentarza. Tensometr elektroniczny zapewnia bardzo fajną i wysoką powtarzalność pomiaru, jest naprawdę wzorcowym urządzeniem, ale o samym tensometrze czy o samych tensometrach ja wam kiedyś szerzej opowiem. No i teraz sprawdźmy właśnie, jak w nowym kole, bo koło jest nowe, nic z nim nie robiłem, wygląda równomierność naprężenia szprych. Zacznijmy sobie od otworu na wentyl z prawej strony, czyli od strony kasety. 21, 22. 26. Jeśli chodzi o rozstrzał między pomiarami, dopuszczalny w tym wypadku byłby rozstrzał 200 jednostek, czyli na przykład 1,22, 1,24 w takim przedziale się mieścimy, ale jeśli będzie 1,22, 1,25 czy 6, no to rozstrzał jest już zbyt wysoki. 24, tu jest ok, no 20 troszkę za mało, czyli za mocno napięta szprycha, tutaj za lekko napięta szprycha. Tutaj jest z kolei, no można powiedzieć, że luźna, jeśli chodzi o pozostałe, więc tę szprychę trzeba będzie naprężyć. Tutaj jest troszkę za lekko. I ostatnia, też niemalże luźna. Sprawdźmy dla porównania stronę lewą, czyli od strony tarczyk hamulcowej, jak to wygląda. Również zaczynamy od otworu na wentyl. 51, 42, no to jest bardzo różnica między jedną a drugą szprychą w naprężeniu. 53, 40, czyli wychodzi nam na to, że
Jedna szprycha jest naprężona mocno, druga jest lekko i to się nam powtarza na całym obwodzie koła, więc gdzieś tam będziemy musieli postarać się zrównoważyć ten naciąg. I teraz tak, do centrowania takiego koła, takich szprych potrzebujemy takiego chwytaka do szprych płaskich. Ja używam chwytaków marki DT Swiss, uważam, że są bardzo fajne. One występują w dwóch rozmiarach, do grubszych, jak i do cieńszych szprych. Tutaj będzie prawdopodobnie ten pasował tak i klucz do centrowania. Tu jest takie bardzo niewielkie podejście na ten naów klucz, ale oczywiście można złapać i możemy teraz centrować. Natomiast, no właśnie, możemy centrować, ale gdybyśmy chcieli w taki sposób koło centrować, każda ze szprych zaczęłaby pękać. Dlaczego? No dlatego, że tutaj mamy szprychy, które dostaliśmy w komplecie z kołem i teraz zobaczcie, jak taka szprycha jest zbudowana. Tutaj mamy nakrętkę od tej strony i jedynie od tej strony, od strony wewnętrznej możemy takie koło centrować. Ponieważ tutaj z dwóch stron karbonowy element jest wklejony do aluminiowych końcówek. I ta końcówka, która nam tutaj wystaje od tej strony, no ma ten uchwyt na nypel, ale jest sklejona ta końcówka ze szprychą. Czyli gdybyśmy złapali tutaj z jednej i z drugiej strony i zaczęli obracać, no to nam się skręci, szprycha pęknie i będzie do wyrzucenia. Także nakręcamy ten element, on nawet był źle nakręcony, bo musimy go nakręcić w ten sposób. I aby móc centrować, centrujemy od strony wewnętrznej za pomocą któregoś z tych kluczy. No nawet utrafiłem, jest to Park Tool SW18, czyli Spokewrench 18. I wtedy możemy z jednej strony przytrzymać chwytakiem do szprych, z drugiej strony dokręcamy bądź luzujemy nakrętkę i tak możemy dokonać korekt bicia w pionie, jak i poziomie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli macie koło właśnie z karbonowymi szprychami, oddacie je w no niewprawne ręce, powiedzmy wprost, to bardzo możliwe, że albo szprycha zostanie naciągnięta zbyt mocno, co również jest dla niej bardzo niedobre, zbyt słabo także, albo zostanie zniszczona, uszkodzona. Często pęknięć, takich jak tutaj właśnie Wam pokazywałem na początku, nie widać na pierwszy rzut oka, no ktoś to może zamaskować, bo jak wiemy w naszym kraju raczej jak ktoś popełnia błąd, to się do niego nie przyznaje, tylko go maskuje, więc byłoby niedobrze, żebyście zostali z czymś, co jest dla Was niebezpieczne. A jeszcze sobie taką szprychę zważymy, żeby uzmysłowić Wam, ile taka szprycha waży. Zobaczymy, jaka jest jej długość. Pamiętajcie, że jest to szprycha już z nyplem i w tym wypadku szprycha ma 286 mm. Czyli szprycha plus nypel 3,4 g. Przy czym no jej szerokość jest dość znaczna, ponieważ szprycha jest o szerokości 3,8 mm, a grubość to 1,2 mm. Co ciekawe, moja tytanowa szprycha w takim samym rozmiarze jest lżejsza, natomiast no jest oczywiście bez nypla i bez tych tutaj aluminiowych końcówek na jednej i drugiej stronie. Także ja zabieram się za wymianę szprychy, która jest uszkodzona, zabieram się za zrównoważenie naciągu na całym obwodzie koła. A Was zapraszam oczywiście do naszego serwisu. Zapraszam Was nie tylko z takimi dziś jeszcze niespotykanymi przypadkami jak karbonowe szprychy, ale tak naprawdę również ze standardowymi zajmujemy się praktycznie wszystkim. Zachęcam Was do śledzenia, komentowania. Panel dyskusyjny pod filmem oczywiście należy do Was. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w serwisie, widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć, trzymajcie się, dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia. Hej!